Witam wszystkich gorąco i pozdrawiam jeszcze cieplej. Z tej strony Emil, jesteś na kanale M StarCraft, a to jest mecz PvP na mapie Dual Side z bardzo, bardzo dziwnymi wieżami z Elnagi, którymi są po prostu nie wiedzieć dlaczego i jakim cudem po prostu gateway. Naszymi graczami są, no jakby to w PvP, najlepsi z najlepszych, czyli OGS MC i EG Hack, czyli Evil Genius Hack oraz Old Generation StarCraft MC. Gracze, którzy się znają dosyć dobrze, bo Hack mieszkał w jednym domu z MC i jak to się mówi, grali non-stop po 8 godzin dziennie razem. Kiedy Hack był w Korei, teraz już chyba z nimi nie mieszka, tak mi się wydaje. OGS, Old Generation StarCraft, bardzo stary team, już chyba jak to się mówi. Jeżeli oglądacie PvP, to tylko najlepszych, żeby wiedzieć, jak ładnie, pięknie im to wszystko wychodzi, bo osobiście nienawidzę i jeszcze raz powiem szczerze, nienawidzę, po prostu nie przypadam za PvP. Mamy już mirror matchup, więc wszystko wygląda identycznie na razie i jak to będzie dalej, chyba troszeczkę do przodu jest Hack z ilością probek. Widzimy te ciut więcej, to oczywiście jest bardzo, bardzo ważne. Tutaj w plecy minimalnie jest chyba MC, tak, troszeczkę w plecy on jest, no minimalnie, ale mimo wszystko jest. Rozstawienie nawet gatewayów jest bardzo podobne. Tak więc mirror matcha pełną mordą, jak to się mówi, jest asymilator i znowu MC opóźniony. Niestety bardzo mocno opóźniony, to go może kosztować zwycięstwo w całym tym meczu, jak ja nie lubię, jak są wodospady i one mnie podczas gry rozpraszają swoimi dźwiękami. Już jest scout ze strony Haka. Trzeba uważać, jak się gra na MC, bo ten bardzo lubi cheezować. Tak naprawdę kiedyś jeden turniej wygrał dzięki naprawdę cheezom w finale, cheezował jak się tylko dało. Jeszcze Hak oczywiście zebrał minerałki, teraz sobie w spokoju jeździ. Bardzo warto jest zbierać te minerałki i tutaj chciał jeszcze Haku złapać przeciwnika. Dlaczego oni zbierają te minerały? Z prostego powodu. Mają ustawioną tę jednostkę, nawet jeżeli nie mają, to na przykład zebrać te minerały, a ja się tutaj droczą teraz, zebrać minerały, macie go ustawionego pod jedynkę, kiedy jest otoczony albo atakowany, wy gdzieś jesteście, szybciutko naciskacie sobie jeden, a potem naciskacie C i on wraca ze zbieraniem minerałów i nic go tutaj, nic mu nie przeszkadza, ale daje mu tutaj widok na wszystko i co się dzieje. Tu Zelot, Cybernetikor, dokładnie taki sam. Na razie to wszystko tak samo wygląda. MC zaraz może stracić jednego, kurde, dlaczego mi znowu wyszło? A, bo nacisnąłem ten głupi guzik. No i niestety mi wyszło, więc StarCraft się... I chyba jesteśmy z powrotem. Czeka, no niestety mnie format, nie ma innego wyjścia. Trzeba to sformatować i udało się! Hero Probe Haka zabił jedną próbkę i podenerwował trochę MC. To już po prostu jest koniec po zabawy. MC może pisać GG, już jest po prostu po nim. Ta rampa, widzimy, nie jest zbyt duża, dosyć mała. Dlaczego mapa się nazywa Dual Side? No właśnie dlatego, że się zmienia kolorystycznie. Z ładnej, pięknej zieleni przechodzimy w te okropne kolory. I kolejna próbka zostanie zabita. Tak, więc już 2-0 w jednostkach straconych. Przegrywa w tym momencie totalnie, po prostu totalnie MC. Oczywiście robię sobie te teraz totalne żarty, bo nie mam co komentować na razie, oprócz tego, że jest podwójny asymilator z jednej i z drugiej strony, trochę wcześniej jest ten drugi dla Haka niż dla jego przeciwnika. To też wbrew wszystkiemu może mieć lekkie znaczenie. Przejęte już Zelnag, unit name Zelnaga Tower 2, Boże jedyny. Dlaczego oni tak dziwnie ponazywali, a tu jest normalnie Zelnaga? Ktoś źle napisał tą mapę po prostu i tyle. Ot i tyle. I wszystko wiadomo. Co wykombinuje nam Hack? Na razie dwa gatewaye oraz do tego wszystkiego robotik. Gdzie jest ten robotik? Bo ja jestem... chyba niedowidzący. Tu jest gateway, tu jest robotik. Nie wiem, dlaczego ja mam problem, żeby zobaczyć budynki u protosów. Chyba największe problemy z tym. Pewnie dlatego, że wszystkie wyglądają tak samo, dopóki aż się nie zbudują. Ha, ha, ha. Robotik jest w drodze. Co jest u Haka? Na razie są trzy gatewaye. Tak więc Proxy Pylon jeszcze ze strony Haka. Powiedzmy, że Proxy Pylon jakiś rodzaj na pewno będzie mógł, gdzie będzie chciał, wzywać te jednostki. Tu jeszcze MC gania biedne, a jego próbka niestety go dorwał. Biedak zginął śmiercią tragiczną i jest Twilight Council, więc bardzo możliwe, że MC będzie szedł w Blink Stalkery. Na to wszystko wygląda, biorąc pod uwagę, że wzywa coraz to nowsze Stalkery. Będzie jakiś Immortal, czy na razie nie będzie? Nie, od razu szybka droga do, jak sami doskonale widzicie, szybciuteńka droga Haka do kolosów. Blink już jest w drodze, dwa stalkery tutaj idą, żeby wspomóc. No i teraz mamy po prostu wymianę laserów, chyba laserów.
udało się Zelota uratować. Każda jednostka jest zawsze bardzo, bardzo ważna. Cały czas nie ma żadnego kolosa, no na jednej bazie będzie chciał na razie najwidoczniej hak tutaj sobie poszaleć. To jest oczywiście ryzykowne, ale dokładnie to samo robi jego przeciwnik, a widzimy, że tych stalkerów się robi coraz więcej, robi się ich bardzo dużo. 7 do 2, do tego jeszcze Blink, no dopiero jest w połowie, więc to jest dosyć ważne. Czy zobaczył MC, co się tutaj dzieje? Nie zobaczył, za to hak idealnie sobie wbiegł Zelotem do środka i zobaczył, co się dzieje. To jest po prostu bezbłędne, jak hakowi udało się dostać do środka, wie, co przeciwnik będzie kombinował. Potrzebuje on teraz właśnie dodatkowych stalkerów, potrzebuje tego kolosa, nie przejmuje się chyba tak bardzo hak tym, co zobaczył, ma w miarę dobrą kontrę na to wszystko. Blinkstalkery owszem są potężne, ale trzeba mieć je w odpowiedniej ilości, szczególnie trzeba nimi zaatakować mocno na początku, bo jeżeli hak przekroczy tą liczbę 4 kolosów, 4-5, to potem już nie ma tak łatwo. Force Field 1 przyblokował Blink, nie zadziałał w dobrym miejscu, po prostu ten Force Field był, nie miał możliwości przeciwnik wskoczenia do środka, a zresztą teraz niech on sobie próbuje wskoczyć. Nie wynajduje upgrade'u żadnego i jeszcze jeden idealny Force Field. Nie wynajduje żadnego upgrade'u, bo jest on mu niepotrzebny, skoro przeciwnik i tak ma Blinka, i tak podskoczy bezpośrednio pod kolos i tak będzie je na dzień dobry atakował. Jeszcze jeden, jeszcze raz, ale tym razem już nie będzie tak łatwo. Jednak nie będzie Blinka. MC chyba jednak się wycofał, zobaczył kolosa. Nie ma sensu tutaj według niego atakować, a my mamy parę zelotów, które mogłyby spróbować coś tutaj zaatakować, ale nie ma sensu, bo jest jeden fotokanon. No, chyba jednak MC będzie próbował atakować, będzie chciał też utrzymać tutaj taką przewagę nad przeciwnikiem, nie będzie chciał pozwolić mu wybudować ekspansji, kiedy sam może spróbować wyjść z expem. Robi już robotika, będzie oczywiście z kolosami opóźniony dosyć mocno, no i by tej hakowi przydałoby się plus jeden do ataku. Przyblokowany przez pewien czas był hak, nie, MC był przyblokowany przez pewien czas, hak nie był najwidoczniej. Mam tu jakąś walkę, parę zelotów oberwało, tu jeszcze darmowe strzały, no i Blink pozwolił uciec tym stalkerom, ale w dobrym miejscu hak stał, w bardzo dobrym. No, chyba postanowił się teraz ruszyć, zaatakować, co z tego wyjdzie, czeka w fajnym miejscu, także przeciwnik go na razie nie widział i Blinkiem trzeba uciekać. Tu jeden stalker ledwo się utrzymał, kolos też nie najlepiej wygląda w tym wszystkim, te zeloty obrywają non-stop. Byłoby dobrze, gdyby hak zobaczył tego ukrytego pylona, ale oni fajnie poukrywali te pylony po całych mapach. No i na razie jedna jest w końcu ekspansja ze strony haka, są już trzy kolosy, to już jest dosyć mocniejsza ilość, już powinien hak wiedzieć, że jest pylon, pylon był i pylon zaraz zostanie zabity, biedny, samotny pylonik zginął. Jak widzicie, nie lubię, jak pylony giną, od razu przypomina mi się pylon i piosenka ku jego czci. No jest obserwer, zaraz będziemy mieli Blinka i tutaj próbę poharasowania trochę chyba tych jednostek, tak też mamy w tym momencie i przede wszystkim oberwie cyber Neticore, nie będzie już stalkerów ze strony haka, to może go drogo kosztować. Brak stalkerów to jest przykra sprawa, w szczególności w którym przeciwnik ma dużą ilość stalkerów, my możemy robić się tylko zeloty i tylko i wyłącznie kolosy, więc no, sami widzimy, jak to jest. Ekspansja haka za chwilę zostanie, już będzie gotowa, ten obserwer ładnie, pięknie tu wisi, widzi dokładnie, co się dzieje. Jeden kolos się zapodział sam i zostanie przez to zdjęty, zesnajpowany właśnie w tym momencie. Podwójny force field zablokował stalkera, ale to na pewno nie była opłacalna wymiana dla haka. Gdyby były już te cztery kolosy, to by było troszeczkę lepiej. W tym momencie nie ma tak dobrze. Pamiętajcie, masa krytyczna to jest wszystko powyżej 4. Jest już Cybernetic Core ukryty, powiedzmy w pewien sposób w bezpieczniejszym trochę miejscu. Powyżej 4 to jest masa krytyczna kolosów, z którymi trzeba naprawdę już uważać i bardzo mądrze grać. Mamy pierwsze zeloty, które tutaj się dorwą do Nexusa. Jest obserwer nad Nexusem, będzie trochę harasował. Zmusi to MC do tego, żeby się tym wszystkim jakoś zajął. Jeszcze hak tutaj ucieka, nie przejmuje się tą armią, która go próbuje zaatakować tym malutkim oddziałem. Da radę to bez problemu przegonić i widzimy, że dalej się zajmuje Nexusem, żeby go rozwalić. W międzyczasie wszystkie stalkery zostały zmuszone do tego, żeby się tutaj ruszyły.
i podejrzewa MC, że gdzieś tutaj jest pylon chyba. Czy też nie? No, Hak dzieli teraz swoją armię, to jest bardzo, bardzo niebezpieczny moment. Czy zdąży się połączyć, zanim przyjdzie przeciwnik? Niekoniecznie zdążył się i kolosy były na przodzie. Teraz te wszystkie kolosy obrywają, zostaną zesnajpowane. Force fieldy były wielki błąd ze strony Haka, ale udało się coś zrobić. Force fieldy tutaj uratowały sytuację. Widzieliśmy, że były bardzo dobrze rzucone. No, ale ten błąd naprawdę mógł gracza z Kanady drogo kosztować. Żadna ze stron nie ma upgrade'ów do ataku, ale za to jest Dark Shrine ze strony MC i plus jeden do ataku, więc Darki właśnie się tutaj przydadzą, żeby atakować. No, ekspansja za chwilę może paść, a nie ma Hak w tym momencie nawet jednego obserwera, co go może naprawdę... To nie jest dobry pomysł. Brak obserwerów to jest bardzo, bardzo zły pomysł. No, exp został zniszczony, czy byśmy mieli mieć teraz wymianę baz? Najwidoczniej tak, ale no, jak powiedziałem, Darki, jeszcze raz Darki. Te Darki mogą tą armię bez problemu rozwalić. Już zobaczył Hak, że potrzebować będzie obserwera, ale tego obserwera chyba nie zdąży wybudować. Dron, próbki rzucone teraz do ataku. Darki je zjadają. To jest naprawdę potrzebne, żeby ten obserwer został wybudowany i żeby stąd uciekł jak najdalej. Jeszcze Blinkiem się tutaj bawi. Mamy tą wymianę teraz Bas i czy Dark, czy ten próbek da radę, czy ten obserwer da radę uciec? Jest, wybudował się i ucieka. Nie dał rady. No to teraz będzie dopiero zabawa. Będą się ganiać, kto pierwszy zniszczy bazę i na tym to wszystko będzie polegać. Kto ma lepsze szanse na zniszczenie bazy przeciwnika? Wydaje mi się, że chyba Hak, chociaż ten nie ma żadnych, ma jakiegoś próbka, ma próbka, ma kasę, może stawiać pylony gdzie chce. Widzimy, że Darki by się przydały tutaj jak najbardziej, Darki. No i teraz Hak będzie ganiał się z przeciwnikiem, będzie chciał zniszczyć jego bazę naprawdę jak najszybciej. Te dwa Darki były bardzo ważne. MC stracił już wszystko, co miał stracić. Została tutaj mała ilość armii, która będzie teraz próbowała to wszystko zniszczyć. Dlatego chyba jeszcze próbki będą chciały. Mamy dwa asymilatory. No i teraz jak padnie ten pylon, czy ma przeciwnik możliwość postawienia czegoś tutaj więcej? Chyba nie ma i właśnie biegną Darki, które zajmą się tą armią bez większych problemów. Będą ją kosić. Będzie to naprawdę bolało. Kolosy są tutaj ukrywane z tyłu i teraz właśnie będziemy mieli tą wymianę. Jest asymilator ze strony MC do ostatniej chwili. Te Darki przesądzają chyba o tym wszystkim, co się dzieje. Mógłby spróbować Hak zaatakować swoje jednostki. Będzie teraz się ruszał. Był force field. Nie wiem, czy da radę. Naprawdę źle to wygląda. Chyba Hak jednak to przegra właśnie z powodu tych dwóch Darków. No i jesteśmy po zabawie, po końcu. A tak naprawdę nie przegrał z powodu tych Darków, tylko przegrał z tego powodu, że nie miał obserwera. Nie miał nawet jednego obserwera, co był według mnie dużym błędem dla gracza na takim poziomie. Najwidoczniej chciał jak najszybciej mieć te kolosy, ale mógł tam złapać tego jednego obsa i pilnować tego, co się dzieje. Dobra, dziękuję za uwagę, do usłyszenia, do zobaczenia, do następnego razu, cześć. I ja muszę przyznać, że te PvP było naprawdę ciekawe i interesujące. I jak zwykle subskrybujcie, lubcie i tak dalej, bla, 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 bla. Do usłyszenia.